Szóstą kolejkę PKO BP Ekstraklasy rozpoczynamy na Podkarpaciu. W Mielcu Stal podejmuje czwartego w tabeli Radomiaka Radom. I to goście lepiej rozpoczynają ten mecz. W 17 minucie z lewej strony jest Dawid Abramowicz. Piłka w pole karne. Przed 16 Rafał Wolski. Uderzenie, ale rykoszet i piłka przechodzi obok słupka bramki Mateusza Kochalskiego. A to chwilę później rzut wolny. Krystian Gettinger wrzuca piłkę w pole karne. I gol dla Stali Mielec, Bert Esseling trafia po raz pierwszy w Ekstraklasie. Obrońca Stali daje gospodarzom prowadzenie. Niedługo po swoich 24 urodzinach Holender sprawia sobie i drużynie oraz kibicom w Mielcu świetny prezent. Stal prowadzi z Radomiakiem 1-0 i wychodzi z kontratakiem. To końcówka pierwszej połowy. Znakomicie Łukasz Gersenstein poradził sobie z Luisao. Gersenstein jest przed polem karnym, ma trzech kolegów z drużyny, decyduje się na strzał. Co za gol, co za akcja obrońcy Stali Mielec. Fantastyczny gol Łukasza Gersensteina, który przebiegł pół boiska i trafił do siatki. Troszkę szczęścia było potrzebne, bo piłka odbiła się jeszcze od pleców Jana Grzesika. Bezradny w tej sytuacji Albert Posiadała. Do przerwy Stal Mielec prowadzi z Radomiakiem Radom 2-0, a po przerwie goście ruszają do odrabiania strat po zagraniu Dawida Abramowicza. Piłka obija słupek. Radomiak zamyka ekipę z Mielca w ich własnym polu karnym. Teraz Enrique świetnie i znakomite uderzenie Luisao, ale jeszcze lepsza interwencja byłego bramkarza Radomiaka Mateusza Kochalskiego, który naprawdę świetnie spisywał się w bramce i miał też trochę szczęścia, bo przy tym strzale Leonardo Rossi piłka trafiła w poprzeczkę. Zespół z Radomia nie dał rady strzelić chociażby honorowego gola i ostatecznie przegrał ze Stalą w Mielcu 0-2. Stal w tym meczu oddała 2 celne strzały na bramkę Radomiaka i zdobyła 2 bramki. Stal Radomiak 2-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.